No, cześć lwy. Robimy Wasze czytanko na czerwiec. Zobaczymy co tam ulwiczków. Z ciekawych rzeczy. Zaraz zobaczymy. Dziwny jest ten czerwiec, słuchajcie, zrobiłam cztery znaki jak dotąd, i takie, to jakie wszystko dziwne. No dobrze. To co? Lecimy? Lecimy. Hmm. No, lwy. Ja nie wiem, kto jest do zabicia. Nie wiem, kto jest do zabicia. Czy lew, czy człowiek? Lew. Jest albo człowiek. Nie, dobra, nie wiem, kto. Nie wiem, kto, bo i lew, i człowiek może być dziwny. Jezu. Czekamy, 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 albo czekaliśmy, czekaliśmy. Na co czekaliśmy? Aż facet odejdzie od żony, albo czekaliśmy, aż przyjdzie do nas jakiś inny człowiek i my będziemy mogły odejść od męża. Na co myśmy tu czekały? Czekali. Albo aż jakaś baba od kogoś odejdzie. Kurde. No, przynajmniej z pracą macie szansę coś zrobić, tylko będziecie musieli jakąś decyzję podjąć. Oj Boże, Boże, Boże. Kurde, Miśki, nie było oferty. Przeszłość nie było. Przyszedł człowiek do lwa, nie daje ci oferty, powiedział, ale w. Oh, te poczekam, aż dasz. Mija, mija trochę czasu. Nie ma oferty, nie ma nowego początku. A co jest? Iluzja, romans, marzenie, zabawa, trójkąt. Oszustwo, zdrada, kłamstwo, inna kobieta. Miśki, tyle w temacie, jeżeli chodzi o sytuację trójkątną. To w ogóle nie ma o czym mówić. To w ogóle to tak totalnie nie, że to się w pale nie mieści. To, to już bardziej nie, nie może być. No nie może być. No. Dobra. Ogólnie wam teraz jakoś spróbuję to, to tak jakoś ugryźć tutaj, żebyście mi tutaj nie zarzucali, że przecież nie wszyscy mają trójkąty. No to tak lubią ludzie tak zarzucać, tylko że większość ludzi ma trójkąty. Większość ludzi, którzy przychodzą na karty, ma trójkąty. Ale dobra, nie każdy ma trójkąty. Więc tak ogólnie, ogólnie, kochani, być może chodzi o pracę. Być może chodzi o pracę, być może chodzi o długi, o jakieś tu rzeczy. Coś w przeszłości, co doprowadziło do tego wszystkiego i się nam tutaj jakby pojawia w czerwcu, to było takie coś, że czekaliście na ofertę, nie przyszła. Czekaliście na zwrot długów, nie było. Sami być może mieliście długi, nie zwróciliście ich. Czekaliście, że pieniądze jakieś, jakaś zapłata, a może nie zapłata, może wymiana jakiegoś rodzaju, a może w związku sytuacja: ja od siebie daję ciągle, a ty tylko bierzesz. No z którejś ze strony. Ja nie mówię, że to tamta osoba musiała yy, brać. Być może lew się ustawił w takim czymś: biorę, 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 a tobie nic nie dam. No wiadomo, tak sobie to odwrócicie, jak wam bardziej pasuje. No jeżeli jesteście lwem, to raczej, ra, raczej nie będziecie tutaj siebie obwiniać, tylko drugą stronę, no prosta, no to przecież lew się będzie obwiniał. Ale jeżeli ktoś inny słucha inny znak i chciałby to odwrócić, to jak najbardziej można, no bo lew może być perfidny, ale na przykład nie słuchać mnie, tylko człowiek lwa słucha i myśli nie, no to lew był perfidny, może tak być. Kochani, jakby nie było, coś było, nie było wymiany, nie było jakiegoś Jakiejś oferty, jakiegoś czegoś. I, I z czym my teraz żeśmy tutaj sobie yy, jakby się znaleźli w czerwcu? Z brakiem nowego początku. Yy. A czekaliśmy z tą siódemką. Czekaliśmy, że przyjdzie. Nie ma. Praca, pieniądze, dokumenty, rozwód, nie wiem, dyplom, zamieszkanie wspólne jakieś razem, czy w ogóle mieszkanie, dom, kupno czegoś. Już nie wiem co. Poważny związek, oficjalny jakiś. Nie ma. No nie ma, no. A co jest? Iluzja, kochanka. Iluzja przede wszystkim. Iluzja, że będzie, iluzja, że to jest dobre, iluzja, że to jest to, czego wy chcecie, bo przecież to jest moje spełnienie marzeń. Wodnik jakiś tutaj komuś włazi, byk pan na koziorożec lub inny, ryby albo inny znak em, ognia, czyli baran, strzelec lub lew, ale dobra, już pomijając, to może być każdy znak. Było marzenie, może dalej jest to marzenie, nie spełnia się nam to marzenie, ni cholery. To coś, na co wyczekaliście, się nie spełnia i na, przeszkodzi sto, na przeszkodzie stoi iluzja. Iluzja, że to jest dobre. I patrzcie co jeszcze, kłamstwo musi być kłamstwo. Dlaczego? Bo na zewnątrz was jakaś energia przynosi siódemkę mieczy. Siódemka mieczy to może być po prostu perfidny człowiek, który was oszukuje. Wymyślicie, że tu przyjdzie w ogóle, bo tu coś będzie. Nie, kłamie. Co ma? babę inną, na przykład, no nie musi być, ale no coś kłamie, coś, coś gdzieś tam Was próbuje oszukać, czy coś takiego, no nie daj Boże w pracy was, was ktoś próbuje oszukać, uważajcie, w ogóle, ogólnie na ludzi w czerwcu uważajcie, bo jest to zakłamanie, jest to jakaś iluzja, jeżeli jesteście dziewczyną, zresztą, no bo jeżeli jesteście chłopakiem, to może to być po prostu kobieta w Waszym życiu, ale jeżeli jesteście dziewczyną, może być, mogą być jakieś psiapsiółki, o, proszę, dużo psiuek, dużo ludzi, czyli takie koleżaneczki, przyjaciółeczki, e, zakłamane tutaj. Ja nie wiem, co one tam perfidnie próbują za waszymi plecami zrobić, ale są dziwne. No, uważaj na babsko jakieś, albo kobitki jakieś. Tu są jakieś nieścisłości, niedopowiedzenia, coś dziwnego. I wy pokazujecie Jezus Mary, jak tak dalej pójdzie, to ja tego nie naprawię tej sytuacji. Czy to z koleżanką, czy to z chłopakiem, czy to z mężem, czy to w pracy, ja tego nie zbuduję, a może chodzi o firmę, może chcieliście mieć własną firmę. Nie da się czegoś tu otworzyć. I pokazujecie, jest, no ja tego, ja tego nie zrobię, ja tego nie skończę. Studia, dyplom, nie ma, coś się tu nie dzieje. Za zawieszenie, opóźnienie. No przecież ja tego nie skończę, ja tego rozwoju nie zrobię. Martwicie się, ale to nieprawda. Zrobicie, uda się wam. Koniec końców się Wam uda. Ja nie mówię, broń Boże, bo nie będę też z Was idiotów robić, ani z siebie, żeby Wam mówić, że to perfidne, zakłamane coś, co przychodzi z iluzją po romans, albo ma romans na boku, a Wy o tym nie wiecie, to jest ten król monet, który jest do uzyskania. No przecież nie oszukujmy się. No chyba, że to jest żonaty facet, który do Was przychodzi, Wam zawracać głowę. No to, no to będzie żonaty, no to weźcie, przestańcie. Ale jeżeli my mówimy o. Dyplomie, kończymy studia, piszemy pracę magisterską, dyplom, uzyskanie awansu w pracy, założenie własnej firmy, sukces zawodowy jakikolwiek lub finansowy, lub, i tu uwaga, uratowanie małżeństwa swojego lub związku, bo chcecie uratować. Jeżeli ktoś chce, ja mówię tylko do tych, jest to do zrobienia. Wszystko z tych rzeczy, co wymieniłam, jest do zrobienia. Ale co trzeba najpierw zrobić? Podjąć jakąś decyzję i ograniczyć opcje. Albo ograniczamy opcje w taki sposób, że em, mamy dwie osoby, jedną odrzucamy i skupiamy się na jednej. Albo ograniczamy opcje, na przykład, że mamy. Jakieś dwie prace, na przykład mamy jakąś pracę i jeszcze coś na boku, albo zajmujemy się różnymi projektami naraz, ale to, to tak, jakbyście musieli się na jednej rzeczy jakoś skupić i włożyć w to całe takie swoje, taką energię i skupienie, na tej jednej konkretnej, która jest do zdobycia. I jest, proszę. Król Monet to jest po pierwsze awans, własna firma, pieniądze, stabilizacja. Utrzymanie małżeństwa lub fajnego związku. Co jeszcze? Dyplom. Chcecie zrobić magistra, chcecie zrobić doktorat, chcecie zrobić jakikolwiek inny dyplom. Jest. To wszystko jest do osiągnięcia. Ale jeżeli my będziemy się taplać w iluzji, ja nie wiem, czy ktoś tu jeszcze nie pije i nie baluje za bardzo, bo jeżeli tak, to Miszki, weźcie się, uspokójcie, bo możecie sobie zaprzepaścić tutaj coś. Jeżeli ktoś y, za bardzo imprezuje, lub y, nawet mogą być narkotyki, to to uważać, lub y, marzy o jakimś nie wiadomo czym, gdzieś jakiś rozmarzony, tu jakieś miłości, jakieś coś tam, coś tam. Zamiast skupić się na osiągnięciu tego asamonet, no to moglibyście to sobie przedłużać. No to po co wam to? No po co takie rzeczy robić? No niepotrzebnie. Słuchajcie, w najbliższej przyszłości będziecie takim prawdziwym lwem z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli jesteście chłopakiem, jakaś piękna kobieta do was przyjdzie, bardzo seksowna, będzie się wam bardzo podobać. Uważajcie tylko na to, żeby ludzie was nie oszukiwali. Jaka by osoba do was nie przyszła? Koleżanka, kobieta, czy co by to nie było? Uważajcie. Jeżeli jesteście kobietą, będziecie błyszczeć w najbliższym, w ogóle w czerwcu, błyszczeć. Przepiękne. Seksowne kobiety, podobające się w ogóle wszystkim. No, bo to jest królowa buław. Ona się podoba. Ona jest bardzo ognista, bardzo, bardzo seksy. Więc zadbanie o siebie tutaj również, ale dziewczęta i chłopaki. Błagam, nie skupiać się na jakichś romansach dziwnych, jakichś wracaczach, jakimś fiurganiu, alkohol, narkotyki to już nawet nie mówię, ale zabawa, imprezy, tu, tam, siam, tylko skupić się na tym, co jest do osiągnięcia w czerwcu. Jest coś do osiągnięcia. Raczej materialne. Mówię praca, awans, studia, dyplom, coś tam, coś tam nie wiem, biznes własny boicie się, że się nie uda. Uda się. To jest to osiągnięcie tego, o czym my mówiliśmy. Jest. I to jest coś, na co od dawna czekacie. I rozwija się to już długo. To mi pasuje pod jakiś doktorat, pod jakiś awans, jakiś, jakieś rozwijanie własnego biznesu. Takie, wiecie, takie, takie, wow. To mi tak pasuje do czegoś takiego. Oczywiście nie musi być, ja Wam powiedziałam, to może chodzić o ratowanie małżeństwa, bo to jest też mąż. No. Albo osoba z podznaku byk panna koziorożec, jeżeli wam to cokolwiek mówi. Z wyjątkiem sytuacji, w której jesteście zakochane w, w żonatym facecie, no i on cały czas jest żonaty. No to wtedy. O dupę rozbić taki facet. Wiecie o co chodzi? No dobrze. Boże, wy... Wy to tak, moglibyście tak wszystko mieć, ale czasami tak się rozdziabdziacie w tym imprezowaniu. Tu, o, w ogóle, ja, lew, grzywa. Podziwiajcie mnie. Nie, miszki? Przyznajcie się. No. Dobre misiaczki. Misiaczki single. Czy mamy dodateczek? Mamy jakiegoś zaczepnego zazdrośnika. Uważajcie na zazdrosne kobiety. Jeżeli jesteście kobietą, na kobiety zazdrosne o Was, uważajcie. Uważajcie na ludzi, którzy nie mówią prawdy. Uważajcie na podrywaczy, którzy nie mają nic, żadnego planu. Patrzcie, nie odzywa się, nie odzywa i przyłazi. I przyłazi, bo jest zazdrosny albo zazdrosna, przyłazi Wam tutaj dupę zawracać. Najpierw się nie odzywa, potem się nagle odezwie. Ale tu jest pokazane singlostwo. Nie wiem, czy się dacie zdobyć tej osobie. Jest, jest, owszem, będziecie mieć podrywaczy. Będziecie mieć zarówno podrywaczy słownych przez internet, zarówno jakichś tam ludzi dookoła. Różnych podrywaczy możecie mieć. Nie wiem, czy dacie się w czerwcu poderwać. Nie wygląda mi na to. Nie wiem, czy chcecie, czy nie chcecie. Nie wygląda mi, żebyście się dali poderwać, bo zostajecie w energii bardzo zadowolonej osoby singlowej. Singla. Po prostu. Osoby niezależnej, ale romanse możecie mieć. Jak to na lwa przystało? No. Chłopaki, jeżeli jesteście chłopakiem, to jakaś młoda kobieta, dużo młodsza od was mogłaby przyjść. No. Moglibyście romansikować z nią. Rada dla lwa na miłość, to podejmij decyzję. Jaką decyzję macie podjąć? Przestań płakać po przeszłości. Co to jest? Ej. Dobra. Dwie rzeczy. Albo jest w waszym życiu jakaś osoba, ja to powiedziałam na samym początku, osoba, która wraca, nic z sobą nie reprezentuje, nic wam nie daje, nic za nie obiecuje. Wy czekacie, czekacie, czekacie. On ma żonę, męża, nie wiem. Znaczy, no ona, męża, nie on. Ale wiecie o co chodzi. Nic tu nie ma i wy. Pokazujecie, że czekacie cały czas, i te karty sugerują, nie, nie, nie czekaj na osobę, która nigdy nie podejmie decyzji, a ty będziesz tylko cierpieć, płakać i żałować straty czasu. To jest historia numer jeden. Historia numer dwa. Gdzieś jest jakiś lew, który w oparciu o przeszłość czegoś nie robi w teraźniejszości. Bo się zawiesił na jakimś złamanym sercu, na jakieś ranie, czuje się jakiś skrzywdzony, a może ma poczucie winy wobec kogoś, też jest taka możliwość. Jeżeli macie poczucie winy wobec kogoś i chcielibyście przeprosić, to podejmijcie tę decyzję. Idźcie, przepraszajcie, pewnie, że tak. Chociaż czerwiec to nie będzie dobry czas na wracaczy, ani na nowych ludzi, bo to jeszcze jest to wenus. Retrogradacja, Wenus, więc to jeszcze taki podejrzany troszeczkę będzie miesiąc, więc raczej bym tu Bóg wie czego nie planowała, ale no miśki tak to wygląda. Zobaczmy co u Was w pracy słychać. No w pracy to tak masakry nie ma, dupy nie urywa, no. A czemu tak? Bo czekacie na spełnienie marzenia. I to się może w czerwcu spełnić. Nie ma dupy. Znaczy nie ma dupy. Jezu. Dupy nie urywa. Nie ma masakry. O. Słuchajcie, te karty razem mówią masakry, nie ma, dupy nie urywa. Nie, ja żartuję, ale kochani, jeżeli baliście się jakiejś katastrofy, to taka katastrofa... Jeszcze raz. To ta katastrofa nie przyjdzie, nie wydarzy się. Jeżeli by się wydarzyła, to obronną ręką wyjdzie lew. Obronną ręką. Czyli co? Jakby się nagle okazało, że firma pada, tu w ogóle wszystkich zwalniają, masa, a nie, kryzys. To lew się tak gdzieś zakręci, że będzie miał ciągłość pracy i, zarob, i zarobków jakiś. Po prostu, tu wam się krzywda nie stanie. No na takiej zasadzie. Ja nie sądzę, że coś bardzo, bardzo strasznego by się mogło stać u Was w pracy. Raczej uratowanie czegoś, jeżeli już, jeżeli się coś wali i jest możliwe, uratowanie tego czegoś. I proszę, ile w silne. Uhu, hu-hu. Albo Wam jakiś, jeżeli jesteście kobietą, być może jakiś mężczyzna Wam będzie pomagał w czymś, ale nie musi być. To może być Wasza energia. Ten król również. Jeżeli jesteście facetem, no to na, to, to na pewno Wasza energia, ale to tak, jakbyście działali, jakbyście byli pełni pasji, e, siły, odwagi. Kurde. Wszystko się Wam powinno udać. W czerwcu. Mhm. Tak, mi nie bać się. Jak jest niespełnione marzenie, nie myśleć katastroficznie. Spokojnie. Poczekać. Poczekać cierpliwie. No, ale działać. Jeżeli możecie czemuś zapobiec lub do czegoś doprowadzić, działanie jest zalecane. Oczywiście, że tak. Działaj. Działaj z pasją. Ale nie za szybko. Uu. To jest przeciekawe, bo jaki, zna, jaki to był znak? Koziorożec. Chyba koziorożec, nie jestem pewna. Miał dokładnie tą samą radę, ale odwrotnie. Oni mieli działać tak, dobra, nieważne co oni mieli. Słuchajcie, kochani, wy macie z pasją podejść do czegoś, jak najbardziej, ale nie za szybko i nie za nagle, tylko Metodycznie. Wy macie być bardzo stanowcze, jeżeli chodzi o pracę i o jakieś tam załatwianie czegoś zawodowo macie tak stanowczo coś robić, ale yy, nie, nie tak strasznie szybko, nie tak strasznie nagle. O. Tak, jakbyście musieli troszeczkę zwolnić, żeby czego, czemuś zapobiec? żeby coś uratować, żeby czemuś zapobiec, a może chodzi o jakąś cierpliwość. No, żeby jakoś cierpliwie na coś poczekać, że przyjdzie, ale spokojnie przyjdzie wtedy, kiedy będzie miało przyjść. Wy wiedzcie, że przyjdzie, ale spokojnie poczekać. Bardzo dużo pasji i działanie jest zalecane, ale nie na chyb, tak, nie, nie na... Jak to powiedzieć? Nie na łeb na szyję. Uuu, czyli lew musi troszeczkę zwolnić, ale metodycznie i bardzo tak zdecydowanie, ale spokojnie. A, to nie będzie takie łatwe. Nie tak jakby, bo to jest karta Strzelca, nie tak jakby Strzelec w las tak leci. Tylko tak właśnie jak lew by szedł. Wiecie, jak lew idzie, tak dumnie, zdecydowanie, siła tu jest pokazana, ale nie leci na łeb na szyję, tylko spokojnie obserwuje, ale idzie bardzo zdecydowanie po swoje. I zdobywa takie coś. jest Boże. Lwy, ale wy to macie te karty. Ja pierdzielę. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, kochani, zastanówcie się, ja nie wiem, co to ma wspólnego z waszą pracą. Zastanówcie się, jeżeli macie dzieci. Nad tym, żeby poświęcić również dużo uwagi swoim dzieciom. Nie wiem, czy was by praca poświęcała za bardzo i by dziecko nie miało rodzica, czy o co to chodzi. Być może to było do nikogo, ale tak tylko mówię. Zorganizować coś dziecku, jakąś aktywność. Kochani, dobra. A, wiem. Od znaki, od barana do, do rybeczek. Jeżeli macie osobę spod znaku barana, czekać. Powinno się coś między wami wyklarować. Jest pokazane, że macie jakąś przyszłość. Coś tu się jeszcze wydarzy. Coś na co czekacie dobrego. Może się wydarzyć. Jeżeli się nie wydarzy w czerwcu, to w czerwcu zobaczycie światełko w tunelu, więc jest to karta nadziei jak najbardziej. Teraz byk, lew i byk. Kochani, praca, no, albo was praca łączy, albo was praca dzieli, no to to jest jeden przekaz, ale to nic nie wnosi właściwie za bardzo do, do, do związku, z wyjątkiem tego, że mogło być tak, że tylko praca was łączy. Ale jeżeli nie o to chodzi, to to jest też współpraca, czyli co? Czyli, no, jeżeli chcecie coś budować razem, naprawiać, tworzyć, to jest, jest to dobra karta dla was. Jak najbardziej macie do tego, macie możliwość, żeby tak było. Bliźnięta. No, to wygląda, że to lew przyjdzie do bliźniot, ale nie musi być. Może mężczyzna przyjdzie do kobiety. Słuchajcie, jedno z Was, przynajmniej jedno z Was, może oboje polecicie, ale zdecydowanie zaczyna zdobywać. Robi ruch, działanie jakieś tutaj i idzie bardzo zdecydowanie do drugiej osoby. Pojawi się. Um, rak. Rak. Ta sama karta, co była przed chwilą przy Byku. Współpraca albo po prostu praca. No, jeżeli macie wspólną pracę, chodzicie gdzieś do pracy, spotykacie się, to się będziecie spotykać. Ale jeżeli nic tutaj między wami więcej nie ma, no to wiecie, że nie ma. Ale ta, to, 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 to wtedy tyle. Ale ta karta mówi o współpracy, budowaniu związku, koncentrowaniu się na sobie nawzajem. To wtedy jest dobra karta. No, jak najbardziej. Słuchajcie. Jezu, co ja zrobiłam? bliźnięta rak, lew, teraz dwa lwy. Mm. Oj nie wiem, nie wiem. Niby jest to karta prawdy i pomysłu, ale to jest taka karta mało miłościowa, mało pasjowa, to jest takie, to jest takie trochę przecinanie czegoś, takie tu, masz prawdę, patrz, patrz jaka jest prawda i teraz decyduj. To jest też karta blokady, nie zdziwcie się, jeżeli jedno z Was zablokuje drugie gdzieś na jakichś Facebookach, nie wiem gdzie, nie wiem, gdzie tam jesteście, ale nie zdziwcie się, jeżeli się pokłócicie, że jedno drugie zablokuje i tyle będzie rozmowy, no więc, no nie, nie, nie. Blokada jakaś między wami jest dosyć duża. Być może jakaś prawda stoi na drodze, to znaczy ta prawda musi wyjść na jaw, żeby dopiero można było pójść dalej. Nie jest to super wdzięczna karta dla romansu. Panna, no będziecie flirtować z panną. No, spoko, Jak macie razem dziecko, to super, jakie sprawy związane z dzieckiem. Kochani, flircik, rozmowa, eee, takie podrywanie, tam, ale masz fajne. Kurde, ja zawsze mi się, zawsze chcę powiedzieć, ale masz fajną dupkę. Tak jakby nie było innych części ciała. No, to, 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 no to się zgadałam, prawda? Kochani, ale masz fajne. Jezu, co można mieć jeszcze fajne? Jezu, buzie! Boże! Ale wy się przynajmniej będą śmiać, przynajmniej rozrywkę macie, to przynajmniej ty, tym się pocieszam. Kochani, żarty żartami. Flirty. Być może poznacie nową osobę w czerwcu i ta osoba się okaże, że jest spod panny. Jeżeli nie macie kontaktu z panną, a chcielibyście mieć, super energia, żeby się skontaktować z panną, żeby mieć kontakt z panną. Flirty, rozmowa, na jakieś takie. No, na razie tylko rozmowa. Nie wiem, czy coś więcej będzie, ale na razie tak to wygląda. Misiaczki Jezu. E, waga. U, a tu już więcej, a tu już więcej. E, no nie wiem, które z Was przylezie, do którego. To nie o to chodzi. Ale to jest karta rzeczywiście takiego, że jedno. Pewnie mężczyzna do kobiety raczej. No bo ja nie wiem, czy mężczyzna jak kobieta do niego przylezie i tam gdzieś mu zacznie coś tam. To nie wiem, czy tak każdy facet tak lubi przyjmować. Nie wiem, jak to jest. Ale działanie wobec drugiej osoby, działanie zdecydowane idziemy po swoje, idziemy po romans, idziemy coś robić. No, no zaczynamy coś robić wobec drugiej osoby. No, no odwaga, działanie, no takie rzeczy. No. Może, może tutaj być jakiś romans między wami i wagą. Bardzo możliwe. Dobra. Słuchajcie mi siaczki. Skorpion, sorry. Skorpion. Mm, nie wiem. Słuchajcie, albo mieszkacie bardzo daleko od siebie. O, jeżeli mieszkacie bardzo daleko od siebie, bardzo daleko od siebie, to raczej jedno do drugiego nie przyleci. A to może być związane z tym, że nie będzie jeszcze można latać w czerwcu jakoś otwarcie. Pss, może o to chodzić. Um, Dystans, jakiś ogromny geograficzny dystans, jest to problem. To jest pokazane jako problem. Ale dobra, abstrahując od tego, bo być może w ogóle nie macie czegoś takiego, kochani, nie kończy się ten rozdział. I teraz tak, jeżeli macie skorpiona gdzieś u siebie w domu, chcecie zakończyć, chcecie się w ogóle tego, chcecie wyjść z tego związku, nie chcecie tego, e, nie chcecie być tą osobą, chcecie wyprowadzić, w ogóle nie wiadomo, co nie ma zakończenia w czerwcu, czyli ktoś za mało robi. Albo ktoś się opiera. A jeżeli nie jesteście razem. Dzieci się bawią na polu. Jest taki upał, słuchajcie, u nas jest od paru dni. Jeżeli nie jesteście razem i myślicie, że to koniec, to nie jest koniec, kochani. To, tu nie ma spalonego mostu. Tu się jeszcze wszystko może wydarzyć. Ktoś tu nie zakończył tego, yy, tego cyklu. Do, ja nie, być może powinniście zakończyć, to jest inna sprawa, być może powinniście, ale na razie jeszcze nie zakończyliście. Możecie o tym nawet nie wiedzieć, bo to może być z tej drugiej strony taka energia. Kochani, strzelczyk. No to samo, co tam było przy wadze, no to Jezus Maria, no to będą romanse, będą seksy, będą rzeczy, ktoś do kogoś idzie. Pewnie facet do kobiety, raczej. Nie upieram się, ale raczej. No takie, no zdecydowane bardzo, no. no. Mm, mm, romansowe. Mm. Ktoś tu kogoś poderwie? Albo wróci? No, może poderwie. Dobra. Koziorożec. Kurde. Wiecie co? Są dwa przekazy tutaj. Jeden jest dobry, drugi jest zły. I ni cholery wam nie zgadnę, w, w której wy grupie jesteście. Wy musicie intuicyjnie się gdzieś wrzucić. Ten dobry jest taki, że zakończy się cierpienie związane z. z, z tęsk o! Zakończy się tęsknota za osobą, bo osoba przyjdzie i już nie będzie tęsknoty, bo już wa, wam nie brakuje tej osoby. O! I wtedy myślicie, kurde, wrócił, wróciła coś tam. No i wtedy jest OK. To jest dobry przekaz. Ten gorszy przekaz to też nie taki do końca straszny, ale wam może to się nie podobać. Jest taki, że przestaniecie za nimi tęsknić. Oni mogli też przestać za wami tęsknić. Nie brakuje wam tej osoby już w życiu, co oznacza, że zaczynacie proces takiego rzeczywiście fest zamykania tego rozdziału w waszym życiu. No, może tak być. Jeżeli chcecie w tą stronę iść i chcecie się od nich uwolnić, to jest to jak najbardziej możliwe, że w czerwcu ta energia taka będzie, że wam pomoże w tym. To Buko, ziorożec, Wodnik. Ulga. No pytanie jaka będzie ulga z wodnikiem? Jezu. O, nie wiem, no nie wiem, macie jakieś domostwo, jedna z was tylko robi, 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 drugie nie robi nic, no to przyjdzie, pomoże, zrobi. O, jaka ulga, pomogłeś mi, dzięki. No to to jest takie proste rozumienie tej ulgi, ale ulga może być taka, że zrzucacie z siebie jakiś ciężar, jaki ciężar, mówicie im coś, oni mówią coś, e, pogodzicie się, abyliście pokłóceni, no to ulga. Wracają do was, jakoś tam coś próbujecie naprawiać, no to ulga. Tego typu rzeczy, ale jeżeli nie chcecie z nimi być, ciąży wam ten związek. Ulgą byłoby się rozstać. Jakby nie było, Wam będzie tutaj lżej w czerwcu, jeżeli chodzi o wodnika. I rybeczki. Nie ma rozwoju, kochani. Nie ma naprawiania, nie ma rozwoju. Nic wam nie będę mydlić o oczu. Nie ma. Nie wiem z której strony: czy od lwa, czy od rybeczek idzie opór. Ale jeżeli byście chcieli naprawiać związek z rybkami albo chcielibyście rozwijać coś poważnego, nie ma w czerwcu ku temu dobrej energii. Dlatego nie będę wam mylić oczu. Nie rozwija się nam coś. Karty anielskie i będziemy kończyć. Pamiętajcie, kochani, o lajkach, komentarzach, subach, jeżeli się wam to do czegoś przydaje. Już niedługo będzie 50 tysięcy subów, jakoś w czerwcu. Ale macie kartę yy, i będziemy czek. Nie powiem wam jaki. Uuu, dobra, to jest dla jednej grupy lwów i tyle. Kochani, nieodwzajemniona miłość nie, nie ma między wami wystarczająco dużo przyciągania lub chemii, żeby ten związek się udał. Ten związek, który istnieje, z którego należy się uwolnić lub związek, który próbujecie budować, a który się nie buduje, nie ma wystarczająco dużo przyciągania lub chemii, nie ma sensu. Uwolnij się od eksa, oczyść swoją energię, aby przejąć kontrolę nad własnym życiem. I kochani, jak najbardziej, możecie iść w kierunku bardzo fajnych, nowych rzeczy, ale najpierw trzeba będzie posprzątać tutaj po jakichś zaszłościach, lub no, być może zrezygnować z pewnych ludzi. Jest taka możliwość. Bziaczki tyle. Buziaczki, pozdrowionka, reszta znaków jutro i pojutrze. No pa pa pa.